Polsko-Kanadyjski Klub Seniora w Calgary zbiera się na miesięczne spotkania w każdą drugą środę miesiąca o godzinie 12 w Domu Polskim. Od kilku już lat każde spotkanie seniorów wzbogacone jest częścią artystyczną. Dla Państwa migawki ze spotkania, które odbyło się 8 czerwca. Bezpieczeństwo wyżywienia jest niezmiernie ważnym tematem, szczególnie w naszym wieku. Ponieważ nasz system spożywczo-trawienny jest nieco słabszy, co jest zresztą zupełnie normalnym zjawiskiem przychodzącym z wiekiem, nasz organizm ma coraz większe trudności, aby bronić się przed infekcją. Właśnie dlatego musimy przestrzegać zasad bezpiecznego przechowywania i przyrządzania żywności. Dla naszego bezpieczeństwa, przygotowując posiłek, wszystkie produkty musimy traktować, jak gdyby były zakażone bakterią. Ponadto musimy pamiętać, że każdy z nas jest nosicielem bakterii i higiena osobista ma ogromny wpływ na bezpieczne przygotowywanie żywności. Witam Państwa, kłaniam się. Niech żyją ogórki hiszpańskie. Stylem telegraficznym parę słów z okazji Dnia Ojca chciałam Państwu powiedzieć, pewne fakty przypomnieć. Ponieważ w ubiegłym miesiącu mówiliśmy o roli matki w rodzinie, w czerwcu podkreślamy rolę ojca. No cóż, nasi ojcowie, nasi bracia poszli na wojnę. Taka była ich rola w naszym pokoleniu. A Polacy, ci obecni w zachodniej Kanadzie, szczególnie zaznaczyli się w bitwie o Półwysep Apeniński w kampanii włoskiej. Dokładnie, był to drugi korpus generała Andersa przy 8 Armii Brytyjskiej. Rocznicę oczywiście obchodziliśmy w maju, w ubiegłym miesiącu. Zapraszam do obejrzenia tańca meksykańskiego w wykonaniu członkini naszej grupy Noemi. Kawałeczków drzewa i tykty pomalowany na biało. Wszystkie te przedmioty zrobione tylko dla mnie. Jak fotografia odbite zostały na kartkach tej pamięci. Isiu, mówiłeś do mnie, bo imię Maria nie bardzo pasowało dla małej dziewczynki z warkoczykami. Zbyteczne były słowa, by określić połączenie dwóch dusz, którego głębiem trudno wyrazić. Bezsłowna komunikacja, dotyk rąk, ciepło uśmiechu i kochające spojrzenie wypływające z samej głębi Twego jestestwa pozwala mi iść dalej. Dziękuję Ci, tato. Raz, proszę Państwa, doszła mnie w ostatniej chwili wiadomość, że odwiedzi nas właśnie teraz tancerka z Bliskiego Wschodu, Bajadera, i przedstawi Państwu taniec egzotyczny. Thank you.
Żeby kobieta ubrała spodnie. W tej chwili, ale widzę, że nadal radość trwa. Tak, specjalnie dla pani. Ja konkurencji nie zrobię. Proszę państwa, to było nie do pomyślenia. A w tej chwili to już mamy to wszystko za sobą i była moda femme de siècle, czyli przełom XIX-XX wieku. Była moda. Ktoś mnie wyraźnie chce stąd wyrzucić. Halo? Była moda mini. No i w tej chwili pokażemy państwu właśnie modę z różnych epok i na różne okazje. Pierwsza pani sukienka w stylu zebry, letnia sukieneczka, kapelusz. Proszę zwrócić uwagę, jak pięknie wygląda właśnie strój z kapeluszem. Torebeczka, tak, wszystko ładnie dobrane, kolorystycznie, bardzo ładnie. To jest była Marysia. Prosimy następną panią. Również Marysia, strój koktajlowy, wieczorowy, prosto z Italii, bardzo ładna, zwiewna, kolory stonowane, czerń i taki blado-beżowy, bardzo ładnie, do tego przybranie na głowie. Sama się zaprezentuje troszkę najlepiej. Strój codzienny 1971. Białe kropy, do tego żakiecik, biała torebka,
buciki pod kolor. Żakiet można sobie zdjąć, jeżeli nam się zrobi gorąco, bo jesteśmy na spacerze z miłym panem, więc coraz cieplej się robi, prawda? Tak? I teraz już żakiecika, proszę bardzo. Letnia kreacja. Nie szkodzi. Zdarza się w najlepszej familii. Proszę bardzo, następną panią prosimy na wybieg. Teraz Irenka. Czarna spódniczka i ciemno-niebieska bluzeczka, bardzo ładna. To jest taki strój na wyjście popołudniowe, do kawiarni, na spacer. Można też i do tańca pójść, iść na tańce. Dziękujemy. Proszę, następna pani. Emilka. Emilka jest zawsze elegancka. Dzisiaj prezentuje nam czarną spódniczkę i kolorową do tego bluzeczkę. Na ramionach zarzucony szal. Proszę, tak. A jeżeli szal zdejmiemy, też będzie pięknie. Proszę bardzo. Bardzo. Takie piękne pończoszki, a może to są rajstopy? A wiecie, jak to jest z rajstopami? Stopy wchodzą łatwo, ale z tym rajem to gorzej. Proszę bardzo, następna pani. Tak. Proszę państwa, w tej chwili ja państwa proszę o to, żebyście zgadli, jaki strój prezentuje nam Alinka. No proszę. Western, dobrze. Steffi, brawo. Tak jest, brawo. Proszę popatrzeć, piękny kapelusz, buty kowalskie, Alinko, pokaż się. Proszę, następną panią. Och, letnia dama, jak pięknie maszeruje. Proszę bardzo, spódniczka, jasny sweterek. Do tego przepiękne bursztyny i kapelusik. Bardzo ładnie pasi, pięknie, bardzo ładnie. Czekamy na następną modelkę. Proszę bardzo. O rany. Proszę państwa, co to jest? Kobieta pracująca, żadnej pracy się nie lęka. Chyba tak, chyba to pani Irena. Bardzo dobrze. Tak. My pracujemy, my pracowałyśmy i już nie pracujemy. Teraz tylko żyjemy. Brawo pani Ewo, brawo. Następny model, prosimy Anię. Ania. Tak, biała, piękna bluzeczka, czarna spódniczka długa, bardzo ładny strój, wieczorowy, tak. Ania, na randkę z tym pójdziesz? Tak. Trochę ciężko będzie. Proszę bardzo, następną modelkę prosimy. Tak. O, proszę państwa, niech żyje sport. Oto nasza Marysia, tenisistka i narciarka. Fantastycznie, proszę popatrzeć i brać przykład. Tak, pokiwy. Fantastycznie, bardzo ładnie, Marysiu, tak jest. Zapraszam na tenis. A teraz jeszcze raz będzie Truda w bardzo ładnym kostiumiku celedynowym. To jest letnia kreacja. Do Meksyku się wybiera, jednak twardo do Meksyku. Zresztą polecam też, dlaczego nie. Gorący chłopcy tam są. Także wszystko gra. Koniec mody, tak?
przychodzą, klaszczemy, bardzo się nam podoba. I teraz zaśpiewamy dla Państwa piosenkę, kuplet, który ułożyła Ewa. Dzisiaj nie tańczymy, dlatego że ostatnim razem, żeśmy tańczyli, nie było braw. Dzisiaj śpiewamy. Śpiewamy o naszej grupie tanecznej i narzekamy, że musimy, my, dziewczyny, musimy role męskie obejmować. No więc dzisiaj jest tak. Albośmy to jacy, tacy, Jasiek, Stasiek, Ewek, Basiek, z odzysku chłopacy, awaryjni tacy, Pici, Popelina, wirtualna kpina. Bo ja jestem tenisistka, a ja jestem gwiazda z bliska, a ja jestem z gór turystka, gdzie są ci partnerzy, partner się należy. Wszyscy razem. Bronesiku, Kazik, Bronek, chociaż są bliżości, chociaż są bliżości, lecz dodają całej grupie ognia i świetności. Lecz dodają całej grupie ognia i świetności. Mamy Marko instruktora, co ma duży talent, co ma duży talent. W końcu roku wyszlifuje Czajkowskiego balet. W końcu roku wyszlifuje Czajkowskiego balet. Duże brawa dla tancerzy i dla instruktora. I dla instruktora dużo pracy, poświęcenia, cierpliwości sporo. Dużo pracy, poświęcenia, cierpliwości sporo. Drętwa mowa na zebraniu to zaszłość przeszłości. To zaszłość przeszłości. Nowy zarząd niech wprowadzi więcej wesołości. Nowy zarząd niech wprowadzi więcej wesołości. Młodzi duchem tak wkraczamy w nowy rok co roku, w nowy rok co roku, aby zdrowie dopisało, dziękujemy Bogu, aby zdrowie dopisało, dziękujemy Bogu. Duże brawa dla tancerzy.